Cześć, witam Was w drugim podsumowaniu na moim kanale. Minęły 2 miesiące, odkąd go prowadzę, także najbliższy nadszedł czas, aby po prostu przedstawić Wam podsumowanie poprzedniego miesiąca oraz zarysować jakieś plany na kolejny okres. Także serdecznie zapraszam do wysłuchania i do obejrzenia również tego odcinka. Strona główna mojego kanału. Tutaj oczywiście liczba subskrypcji bardzo wzrosła, z czego jestem bardzo zadowolony i dziękuję Wam. Na chwilę obecną 869. Film ten kręcę w piątek, 4 października 2019 roku. Także serdecznie Wam dziękuję. Krótkie omówienie może statystyk tego kanału, jak to wygląda. Z ciekawych rzeczy, tutaj też cały czas uczę się obsługi tej zakładki, także zaraz przejdziemy do tego, co chciałem przede wszystkim podkreślić. Tutaj bardzo cieszy mnie fakt, iż większość ludzi, która ogląda moje treści, subskrybuje kanał. Myślę, że to jest dosyć duży współczynnik, duży procent, duży udział właśnie ogólny, 65%. Oczywiście wśród Was są też widzowie, którzy oglądają, a nie subskrybują, których tutaj oczywiście zachęcam do subskrypcji, o ile treści prezentowane przeze mnie na tym kanale są dla Was interesujące i coś Wam dają. Pojawiły się również kobiety na kanale, co również widać w komentarzach, także serdecznie witam Panie. Również zapraszam do czynnego udziału w dyskusji w komentarzach. Staram się tutaj tak prezentować te filmy, aby one były zrozumiałe dla różnych odbiorców, przede wszystkim dla osób, które nie są techniczne, chociaż w dużej mierze skupiam się na tematach technicznych. Z ciekawych rzeczy również wiek oglądających. Mamy tutaj osoby w wieku 54 lata. Witam Was również na kanale. Jeśli chodzi o inne sprawy organizacyjne, w poprzednim podsumowaniu, które było pierwszym podsumowaniem, przedstawiałem Wam plany. Chciałem tam bardziej podchodzić w kolejnych częściach filmu do głębiej wchodzić po prostu w informacje, jakie daje nam GitHub. Nie udało mi się tego zrobić z tego względu, iż wyszła potrzeba tutaj przeprowadzenia rankingu. Myślę, że to jest trochę ciekawsze. Dajcie znać, co myślicie o tym w komentarzach oraz jakie macie propozycje na kolejne filmy. Dla osób, które nie wiedzą, o jakim rankingu mówię, już pokazuję na moim kanale w zakładce playlisty. Mamy tutaj ranking platform Smart Contract. Na chwilę obecną tutaj jest parę filmów już przygotowanych. Część z nich jest oczywiście już udostępniona. Także zapraszam również na filmy z tej playlisty. Trochę zmodyfikowałem zakładkę informacje. Także tutaj też znajdziecie krótką informację odnośnie tego, czym na tym kanale się zajmuję, jakaś tam informacja o mnie, kim tak naprawdę jestem, gdyż wydaje mi się, że prezentując tego typu materiały, należy poświadczyć to jakimś doświadczeniem swoim o tym, o czym się mówi. Także również tutaj możecie znaleźć jakieś informacje. Dodatkowo wykupiłem sobie domenę pod adresem cryptodev.tv, także tutaj będę szykował dla Was coś ciekawego. Planuję to uruchomić na 1000 subskrypcji. Stosunkowo niedużo już brakuje, także podkreślę jeszcze raz i zachęcę osoby niesubskrybujące mojego kanału, aby to zrobiły. Obiecuję, że nie będziecie tego żałować. Jeśli chodzi o plany na następny okres, na następny miesiąc, to oczywiście dalej będę prowadził dla Was analizy. Mam zamiar ukończyć ranking platform Smart Contract. W planach gdzieś tam mam ranking
pozostałych właśnie segmentów projektów kryptowalutowych. Oczywiście dajcie znać w komentarzach, czego jeszcze byście oczekiwali po mnie i po treściach prezentowanych na tym kanale. Jeśli chodzi o właśnie to, co mam w planie, to tutaj jeszcze jest parę projektów do omówienia. Część z nich już jakiś tam research zrobiłem, także pomału czytam sobie, co tam się w nich dzieje i analizuję. Mam tutaj też również potężną zebraną informację na firmy takie, filmy off-topicowe, czyli takie bardziej publikowane w niedzielę. Również będę chciał je zaprezentować, przygotować. Gdzieś tam również dostaję pytanie w stylu, czy wybierając projekty dla siebie analizuję tylko pod tym, co prezentuję na kanale. Oczywiście nie. Mam też swoje specyficzne według mnie podejście do tak zwanej analizy fundamentalnej projektów. Jeśli moje zdanie w tym zakresie Was interesuje, dajcie mi znać w komentarzach. Również będę przygotowywał filmiki w tym zakresie, może początkowo ogólne, jak ja na to patrzę, co biorę pod uwagę, a później, jeśli będzie taka potrzeba i zainteresowanie, to jakiś projekt tak typowo, fundamentalnie również postaram się przeanalizować. Jeśli chodzi o częstotliwość wydawania filmów, to planuję do 50. analizy na pewno przygotowywać Wam treści codziennie, ranking i treści, odcinki wydawane w rankingu są też co parę dni przeze mnie umieszczane na kanale. Chcę poeksperymentować również z tym, jak YouTube pozycjonuje moje filmy na swojej platformie. Dlatego też możliwe, że po wydaniu 50. analizy filmy będą pokazywać się na kanale 3 razy w tygodniu, myślę, że nie rzadziej. I żeby po prostu sprawdzić, żebym mógł się przekonać, czy to ma jakieś znaczenie, czy nie ma. Także jeśli chodzi o to podsumowanie, to wszystko. Mam nadzieję, że treści prezentowane przeze mnie są dla Was zrozumiałe. Czasami dostaję sygnały, że zbyt technicznie się wyrażam, także proszę tutaj w tym zakresie również pilnować mnie na kanale i zwracać uwagę w komentarzach. Dziękuję również społeczności Kryptonarodu. Zapraszam również na mój kanał na Discord, który tutaj założył mi Mike Satoshi, także jeśli chcecie mieć jakiś bezpośredni wirtualny kontakt ze mną, to jest to jak najbardziej możliwe przez Discorda albo po prostu przez wiadomość e-mail. Także dziękuję, to wszystko. Jeśli macie jakieś pytania, również możecie kierować je na adres mailowy i oczywiście zapraszam wszystkich na pozostałe kanały Kryptonarodu. Rośnijmy w siłę, zdobywajmy wiedzę i podejmujmy świadome decyzje. Dziękuję, cześć.